Zapraszam w takim razie na przedostatnie wystąpienie dzisiejszego dnia. Będzie dla nas mówił Włodzimierz Gogłoza, człowiek, którego tak na dobrą sprawę czytałem już wiele lat temu, kiedy zacząłem się interesować libertarianizmem. Bardzo istotny i ważny dla mnie był taki, on chyba jeszcze istnieje, portal liberalizm.pl. Tam było trochę tekstów Włodka. Niestety nigdy nie mieliśmy, czy ja nie miałem takiej przyjemności i zaszczytu Włodka spotkać przez te wszystkie lata i podpytać się o pewne rzeczy. Natomiast być może teraz okaże się, że te moje pewne wątpliwości czy pytania uda się jakoś rozwiać, bo oto przed Państwem Włodzimierz Gogłoza, jeden z ważniejszych teoretyków libertarianizmu w Polsce, z tematem, który tylko pozornie jest aż tak bardzo teoretyczny. Zapraszam. Dziękuję bardzo. To jeden z najważniejszych teoretyków, to chyba jest tylko i wyłącznie kwestia bardzo małej puli. Na czym, jak rozumiem, w chwili obecnej teraz pracujemy i chcemy ją istotnie poszerzyć. Dziękuję za to bardzo miłe wprowadzenie. Dziękuję za zainteresowanie także tym tematem. Na wstępie też przeproszę, może się w trakcie tego wykładu zdarzyć, że będę musiał usiąść. Mam drobny problem, kontuzję stopy i ona utrudnia mi stanie i poruszanie się. Zdaję sobie sprawę, że dla części z Państwa, którzy siedzą z tyłu, może być to jakoś nieco problematyczne, ale nie mam na to niestety w tym momencie wielkiego wpływu. Okej, sam fakt, że mówimy, czy ja mówię na tej konferencji o średniowiecznej Islandii, myślę, że nie powinien stanowić jakiegoś wielkiego zaskoczenia. Każdy, kto ma nawet minimalną styczność z literaturą libertariańską, zwłaszcza anarchokapitalistyczną, pewnie z przykładem średniowiecznej Islandii spotkał się nie raz, bo jest to zdecydowanie najczęściej przytaczany w literaturze przedmiotu przykład. Tu jest jeden z na to dowodów. Niestety nie miałem czasu przygotować tej prezentacji w języku polskim, ale mam nadzieję, że znajomość języka angielskiego teraz jest tak szeroka, zwłaszcza w środowiskach ideowych, że nie będzie to dla Państwa stanowiło problemu. W kilku momentach, kiedy będę się wyraźnie odwoływał do cytatów, które mam na prezentacji, będę je tłumaczył na język polski. I teraz. Tak naprawdę zainteresowanie średniowieczną Islandią u anarchistów znacznie wyprzedza powstanie samego libertarianizmu. Pierwsze wzmianki na ten temat znajdujemy już w pracach XIX-wiecznych lewicowych anarchistów. Ale takie naprawdę pogłębiona analiza tego tematu z pozycji ideowych, pozycji anarchistycznych następuje dopiero od połowy lat 80. XX wieku i można to zainteresowanie przypisać jednej konkretnej osobie, Davidowi Friedmanowi. Czyli jak zapewne Państwo wiecie, synowi Miltona, podobnie jak ojciec, jest on ekonomistą, aczkolwiek zajmuje się zupełnie innym obszarem badań, bo przede wszystkim ekonomiczną analizą prawa. I warto podkreślić, że te pierwsze publikacje, czy pierwsza publikacja Davida Friedmana poświęcona średniowiecznej Islandii nie miała absolutnie żadnego wymiaru doktrynalnego. On zabrał w głos w takiej dyskusji, która była prowadzona w obrębie ekonomicznej analizy prawa nad efektywnością prywatnej egzekucji prawa karnego. I w pierwszej połowie lat 80., w 84 roku, jeśli dobrze pamiętam, ale to jest do sprawdzenia, David Friedman opublikował taki artykuł Private Creation and Enforcement of Law, w którym poddał właśnie średniowieczną Islandię, czy jej system prawny, ustrój analizie ekonomicznej celem ustalenia, na ile funkcjonujący tam system prawny był efektywny i na ile był on stabilny. I to była bardzo akademicka dyskusja, która pewnie dotarła do wąskiego, jak to zwykle w takich przypadkach bywa, kręgu osób. Natomiast spopularyzowanie tych tez Friedmana dotyczących średniowiecznej Islandii nastąpiło nieco później, gdy mocno przeredagowaną, bardzo uproszczoną wersję tego swojego artykułu opublikował najpierw bardzo wówczas wpływowym, obecnie już niestety nieistniejącym, czasopiśmie Liberty,
A później trafiła ona do drugiej edycji The Machinery of Freedom, czyli jednego z zdecydowanie najważniejszych dzieł libertariańskich czy anarchokapitalistycznych. Jeżeli ktoś nie zna, gorąco zachęcam do lektury, bo nie tylko moim zdaniem, to jest takie top 3 wszystkiego tego, co się w tym zakresie ukazało w literaturze przedmiotu. I ta książka The Machinery of Freedom zawiera taki postulat sprywatyzowania wszystkich niezbędnych społecznie funkcji państwa. Jednocześnie zawiera taką bardzo wnikliwą, bardzo ciekawą, moim zdaniem przekonującą analizę funkcjonowania czegoś, co dzisiaj określa się mianem policentrycznego porządku konstytucyjnego. Czyli takiego prywatnego systemu, który miałby zastąpić państwo w tworzeniu, stosowaniu i egzekwowaniu norm prawnych. I Friedman w tej książce właśnie powołuje się na przykład średniowiecznej Islandii, absolutnie nie nazywając ją anarchokapitalistyczną. I to też warto sobie podkreślić, bo czasami można znaleźć takie zarzuty kierowane w stosunku do niego, że to był on właśnie tą pierwszą osobą, która określiła średniowieczną Islandię w ten sposób i że to jemu trochę, że on jest jakby odpowiedzialny za wszystko to, co później libertarianie na ten temat, jak będę was przekonywał, błędnie napisali. Jak uważnie przeczytacie tą książkę, to nigdy w żadnym miejscu nie określa średniowiecznej Islandii mianem anarchokapitalistycznej. On wskazuje jedynie tyle, że pod pewnymi aspektami w zakresie właśnie przede wszystkim tworzenia i egzekwowania prawa, ona miała pewne cechy, które jemu wydają się atrakcyjne, i które jego zdaniem wskazują, że postulowany przez niego system polityczny nie jest całkowicie bytem teoretycznym, a jakimś abstraktem, który nie ma żadnych odniesień historycznych. Czyli on jest bardzo precyzyjny w tych swoich sformułowaniach dotyczących średniowiecznej Islandii i co oznacza, że znaczna część takich krytycznych uwag, które teraz tutaj wygłoszę w odniesieniu do wszystkiego tego, co później na ten temat pisano, nie będzie jego dotyczyła. On jest bardzo uważnym badaczem. W zasadzie jedyna taka akademicka publikacja na ten temat cieszy się bardzo dużym poważaniem także wśród historyków, jest bardzo często przywoływana. Nie ma co do niej jakichś super istotnych zastrzeżeń, poza tym, że od tamtego czasu, kiedy on ją opublikował, oczywiście badania poszły do przodu, wiemy dużo więcej i czasami niektóre kwestie, które on poruszał, dzisiaj interpretowane są nieco inaczej. Ale to jest bardzo dobra, rzetelna praca, która warta jest przeczytania i to samo dotyczy spopularyzowanej wersji tego artykułu opublikowanej w The Machinery of Freedom. Natomiast później za sprawą właśnie tej konkretnej książki temat zaczął interesować także wielu innych libertarian, którzy postanowili poświęcić mu sporo uwagi i zaczęli publikować na temat tego kraju i tego okresu w jego historii różnego rodzaju opracowania, przede wszystkim opracowania w charakterze jakichś tam artykułów, okazjonalnie są to też jakieś tam wzmianki w książkach. I problem polega na tym, że te libertariańskie wizje średniowiecznej Islandii są całkowicie anachroniczne i są karykaturalnie wręcz przerysowane w wielu swoich aspektach. Przede wszystkim za sprawą tego, że późniejszy właśnie po Friedmanie autorzy libertariańscy, którzy podejmują ten temat, nadmiernie skupiają się na pewnych cechach, które dla nas jako libertarian są super istotne i które jakoś wpisują w funkcjonowanie tej społeczności. Przede wszystkim chodzi tutaj o prywatną własność w kontekście średniowiecznym, głównie ziemską. Dalej swobodę zawierania umów i wolną konkurencję. To są te trzy cechy, które libertariańscy autorzy piszący na temat średniowiecznej Islandii bardzo mocno w swoich pracach uwypaklają. I tu jest jeden z... to jest ta pierwsza praca, cytat z pierwszej pracy Davida Friedmana, to jest akurat cytat właśnie z tego artykułu. Później w nieco przeredagowanej wersji też ten akurat fragment ukazał się w Machinery of Freedom. Natomiast tu już jest praca jednej z osób, która była na 100% zainspirowana tymi wcześniejszymi publikacjami Friedmana i postanowiła trochę zbadać temat na własną rękę i wzbogacić literaturę libertariańską własnymi uwagami w tym
w tym zakresie. No i teraz w pracach właśnie libertarian średniowieczna Islandia jawi się jako taka bezpaństwowa społeczność, nie znająca żadnego zorganizowanego przymusu, tworzona przez wolnych gospodarzy zarządzających bardzo rozległymi prywatnymi majątkami. I ci wolni gospodarze dla pełnego zabezpieczenia swoich praw według libertarian wchodzili w dobrowolne związki z lokalnymi liderami społeczności, tak zwanymi godar, to jest liczba mnoga, liczba pojedyncza to jest godi. W dużym uproszczeniu ten termin można przetłumaczyć jako wódz i tej terminologii będę się trzymał. I ci właśnie wodzowie, znowuż w wizji libertarian, są trochę takimi prywatnymi przedsiębiorcami, którzy świadczą usługi z zakresu ochrony osób i mienia, jak również wspomagają wolnych gospodarzy w egzekwowaniu orzeczeń podległych im sądów wiecowych. I to, co libertarianie piszące na temat średniowiecznej Islandii bardzo mocno podkreślają, to to, że ta relacja pomiędzy wolnymi gospodarzami a wodzami miała całkowicie dobrowolny charakter i opierała się na wzajemności. To jest, żeby zawrzeć taką umowę stowarzyszenia, umowę pozostawiania w wiecu, jak się ją określa w średniowiecznych źródłach, obie strony musiały się na tą umowę zgodzić i, co również istotne, każda ze stron mogła taką umowę wypowiedzieć. I ten drugi aspekt jest dla libertarian, przynajmniej części z nich, szczególnie istotny, bowiem jak stwierdza jeden z nich, i tu jest dosłowny cytat, umożliwiała ona secesję aż do poziomu jednostki, sprawiając, że wszelkie struktury władzy tworzyły się na Islandii w sposób prawdziwie dobrowolny. Okay? I w tym systemie kluczową rolę mieli odgrywać właśnie wodzowie, godar, którzy, jak mówię, są przedstawiani, to nawet widać tutaj na tym cytacie, który widzicie Państwo teraz na tym projektorze multimedialnym, są przedstawiani jako właśnie tacy prywatni przedsiębiorcy, świadczący po prostu usługi, niemalże usługi rynkowe. I by zaliczać się do tego grona, wodzów, trzeba było dysponować pewnym pakietem praw, określanym mianem godort. Ten pakiet praw uprawniał do zasiadania w zgromadzeniu prawodawczym, uprawniał do obsadzania składów sądów orzekających na podległym temu zgromadzenia wiecach itd. To było jeszcze kilka innych uprawnień, z którymi dysponowali właśnie wodzowie, ale akurat libertarianie tym raczej się nie przyglądają, bo te, które wymieniłem, uznają za kluczowe i jakby szczególnie istotne dla całej analizy. Przepraszam, co tu się pojawia i dlaczego. I nie wiem też, czy mam możliwość. Chyba niekoniecznie. Okej. I to, co jest ciekawe i rzeczywiście sprawia, że pod wieloma względami Islandia jest wyjątkowa, to to, że ten pakiet praw, z którego korzystali wodzowie, był przedmiotem własności prywatnej i podlegał obrotowi. Można było go sprzedać, co za tym idzie, można było oczywiście go też kupić, można było go odziedziczyć, można było go przekazać w darze i tak dalej. I funkcjonował tutaj obrót w tym wymiarze. Jednak, co jest znowuż bardzo istotne i co również jest podkreślane przez libertarian, którzy podejmują tę tematykę w własnych pracach, samo posiadanie tego pakietu praw jeszcze nie gwarantowało zajmowania wysokiej pozycji społecznej. Bowiem, żeby móc wykonywać prawa wynikające z tego pakietu, trzeba było pozostawać w związku z możliwie największą ilością wolnych gospodarzy. Bez ich aktywnego wsparcia nie dało się na przykład obsadzić składów orzekających sądów wiecowych, jak również
taki wódz miałby bardzo duże problemy w egzekwowaniu orzeczeń tych sądów z uwagi na to, że egzekucja miała tutaj prywatny charakter i bardzo często sprowadzała się, jeśli nie do użycia siły, to przynajmniej do jej zamanifestowania, pokazania się w gronie dużej ilości właśnie mniej lub bardziej uzbrojonych osób, które swoją determinacją pokazywały, jak bardzo zależy im na tym, żeby dany wyrok został faktycznie wykonany. I z tego też względu wodzowie musieli stale zabiegać o poparcie ze strony wolnych gospodarzy. Taki wódz, który rzeczywiście zajmował istotną pozycję społeczną, jest określany w staroislandzkich źródłach jako osoba, która jest bogata w przyjaciół. Ci, którzy nie byli w stanie spełnić tego warunku, nie byli w stanie pozyskać właśnie odpowiedniej ilości stowarzyszonych z nimi wolnych gospodarzy, tracili swoją pozycję na rzecz konkurentów. Często byli też zmuszani do przekazania tego swojego wodzostwa jakiejś osobie trzeciej. W najlepszym dla nich przypadku byli zmuszani do jej sprzedania komuś innemu, kto by dysponował odpowiednią pozycją, odpowiednią wsparciem, albo przynajmniej był w stanie wokół siebie takie wsparcie, taką koalicję zbudować. No i teraz konsekwencją tej konkurencji, która istniała w odrębie wodzów, jak również tego, że wolni gospodarze mieli, zdaniem libertarian przynajmniej, prawo swobodnego wyboru wodzów, było, jak twierdzi jeden z autorów, pełne zabezpieczenie praw jednostki na Islandii. I tu jest cytat, który pozwolę sobie już przetłumaczyć Państwu na język polski, bo wydaje mi się, że on jest dość znaczący i pokazuje, w jaki sposób wielu libertarian myśli na temat średniowiecznej Islandii, natomiast później powiem, dlaczego jest to pogląd, który ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. A więc w społeczeństwie bezpaństwowym status, pieniądze, władza i chciwość nie są niezbędnymi wymogami do zajęcia pozycji lidera. Najgorsi nie trafiają w drodze wyborów na szczyt. Liderzy obierani w takich społecznościach zyskują poparcie, gdyż są przedsiębiorcami i ci spośród nich, którzy najlepiej zaspokajają potrzeby konsumentów, będą tymi, których agencje ochrony będą się powiększały. W społeczeństwie bezpaństwowym jedyną osobą będącą królem jest konsument. Gdzie tu są problemy? Jest ich bardzo dużo, ja się ograniczę tylko do wskazania kilku z nich, bo po prostu na tylko tyle mam czasu. Ale najistotniejszy problem jest taki, że wszystko to, co libertarianie piszą na temat średniowiecznej Islandii, jest pozbawione jakiegokolwiek kontekstu społecznego. Oni skupiają się tylko i wyłącznie na instytucjach, nie przyglądając się temu, w jakim otoczeniu społecznym, kulturowym te instytucje funkcjonowały. I taki najbardziej oczywisty problem, który umknął ich uwadze, to, że to grono wolnych gospodarzy, którzy mieli właśnie dysponować tym prawem wyboru wodza i o których wódz musiał bardzo dbać i właśnie był gwarantem ich praw, było tak naprawdę bardzo małe. Żeby zaliczać się do grona wolnych gospodarzy, trzeba było dysponować odpowiednim majątkiem. Konkretnie trzeba być właścicielem gospodarstwa bądź też jego dzierżawcą. Tylko i wyłącznie osoby, które spełniały ten warunek, mogły wybierać dla siebie wodza. A żeby dysponować pełnią praw politycznych, czyli uczestniczyć w wiecach, zasiadać w składach orzekających sądów wiecowych, w panelach sąsiedzkich, mieć prawo do udziału w zgromadzeniu powszechnym i tak dalej, trzeba było jeszcze dodatkowo spełnić pewien warunek ekonomiczny, polegający na tym, że na każdego domownika trzeba było dysponować jeszcze odpowiednim majątkiem ruchomych, krową mleczną, sieciami rybackimi, łodzią i tak dalej. I teraz dysponujemy pewną kroniką,
spisaną w połowie XII wieku na Islandii. To jest tak zwana Księga Islandczyków, która jest uważana za jedno z najbardziej wiarygodnych źródeł w odniesieniu do tego kraju i tego okresu. I w tejże księdze znajdujemy informacje na temat swego rodzaju spisu, który został na Islandii wówczas przeprowadzony. I wynika z niego jednoznacznie, że do tego grona wolnych gospodarzy zaliczało się konkretnie 4560 osób. Ówczesną populację Islandii szacuje się na mniej więcej od 50 do 60 tysięcy osób. Oczywiście samo grono tych wolnych gospodarzy jest nieco szersze niż te 4,5 tysiąca osób, z tego względu, że można do niego zaliczyć także najbliższych członków rodziny tychże gospodarzy. Niemniej jednak ci członkowie rodziny nie dysponowali prawami politycznymi. Te prawa polityczne, zwłaszcza to prawo do wyboru wodza, spoczywało w rękach tej osoby, która faktycznie sprawowała kontrolę nad konkretnym majątkiem. Inni mogli mieć dość wysoki status społeczny, jak na warunki Islandii, ale nie dysponowali prawami politycznymi. Więc mamy do czynienia tak naprawdę z wąską elitą. Pytanie zatem, co zresztą? Jak wyglądała sytuacja pozostałych Islandczyków, o których w opracowaniach libertariańskich autorów nic nie ma. W żadnym z nich nie znalazłem do nich odniesienia. Otóż pozostałą tą część tej 50-60 tysięcznej społeczności stanowili tak zwani domownicy. Domownicy to były osoby, które były pozbawione właśnie majątku ziemskiego, nie dysponowały środkami, które umożliwiałyby im chociażby dzierżawę, nie mówiąc już o własności nad gospodarstwem. I takie osoby były zobowiązane przez prawo do znalezienia dla siebie domicylu, czyli takiego legalnego miejsca zamieszkania w gospodarstwie gospodarza, który zgodził się ich przyjąć. I taki gospodarz przyjmował ich w zamian za świadczoną na jego rzecz pracę, którą wynagradzał, zapewniając tym osobom podstawowe utrzymanie, czyli wikt i opierunek. I też chciałbym zwrócić na to uwagę, że te osoby nie były wynagradzane pieniężnie za swoją pracę, a to z tego względu, że ostatnio pojawił się nowy artykuł napisany przez libertarian anarchokapitalistów na temat średniowiecznej Islandii i autorzy tego artykułu podejmują się w nim między innymi analizy tego, jak wyglądała średnia zarobków na Islandii, jak się ona ma w porównaniu do średniej ówczesnej w Anglii, jaki był koszyk zakupów, które mogliby dokonać za tą kwotę ci średniowieczni Islandczycy i tak dalej. Problem, jak mówię, polega na tym, że oni nie otrzymywali w ten sposób wynagrodzenia. To wszystko jakby sugeruje, że oni mieli swobodę dysponowania jakimiś tam kwotami, co oznaczałoby też na przykład, że mogli ją zaoszczędzić w nadziei na to, że uda im się zgromadzić środki, które umożliwią na przykład wydzierżawienie gospodarstwa i trochę wyrwanie się z tego kręgu społecznego o bardzo niskim statusie. A jak mówię, nic takiego nie miało miejsca. Jeśli wierzyć zachowanym zbiorom prawa, to domownicy byli wynagradzani w cudzysłowie tylko i wyłącznie właśnie zapewnianym i takiego absolutnie podstawowego utrzymania na poziomie określonym przez samego gospodarza. Tylko bardzo specjalistyczne umiejętności były wynagradzane ekstra i płatnie rzeczywiście przy pomocy funkcjonujących tam środków płatniczych, ale to mówimy o szkutnikach, innych tego rodzaju osobach, których nie było zbyt wiele i w skali takiej ogólnej nie odgrywają jakiejś istotnej roli. Gospodarczo oczywiście mieli oni znaczenie, ale społecznie już niekoniecznie ze względu na ich stosunkowo niewielką liczebność. No i teraz te osoby, ci domownicy, nie dysponowali żadnymi prawami politycznymi. Absolutnie nie mieli możliwości wybrania dla siebie wodza. Oni podlegali we wszystkich aspektach swojego życia gospodarzom, którzy przyjęli ich pod swój dach.
Co więcej, jeżeli takiej osobie, która była dorosłą i w pełni zdolną do pracy, nie udało się w określonym przez prawie terminie znaleźć dla siebie domicylu, to jej sytuacja dramatycznie się pogorszała, bo wobec takiej osoby można było orzec banicję, pełną banicję, czyli całkowite dożywotnie wyjęcie spod prawa, co de facto było dla takiej osoby wyrokiem śmierci. Wszelkie ataki na nią bowiem nie korzystały z ochrony prawnej, i mamy cały szereg przykładów w staroislandzkich źródłach narracyjnych, tak zwanych sagach, że takie osoby nie tylko były przepędzane z użyciem przemocy z dystryktów, w których próbowały dla siebie znaleźć jakieś miejsce dla siebie, ale także były na przykład kastrowane, co w innych okolicznościach, gdyby należeli do innej klasy czy też grupy społecznej, wiązałoby się z bardzo, ale to bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi. Jeszcze niżej w hierarchii społecznej znajdowali się niewolnicy. I znowuż, zbyt wiele na ten temat w libertariańskich opracowaniach się nie dowiecie, co jest zastanawiające, bo co najmniej jeden z autorów, może już nie będę wskazywał konkretnie, który, to jest pewnie łatwe do sprawdzenia, ale nie będę jakby pogrążał tej osoby. W artykule na ten temat używa między innymi takiego stwierdzenia, to jest niemalże dosłowny cytat, że średniowieczna Islandia może być źródłem tego, jak konstruować sprawiedliwe społeczeństwo. Nie wiem, czy sprawiedliwe społeczeństwo to takie, w którym niewolnictwo funkcjonuje na bardzo szeroką skalę i rzeczywiście ma bardzo duże znaczenie gospodarcze. Niewolnictwo na Islandii z całą pewnością istniało, zwłaszcza w tym okresie wikińskim. Też trzeba sobie powiedzieć, że wikingowie, których teraz mamy tendencję trochę romantyzować, byli po prostu handlarzami niewolników. To było jedno z głównych ich zajęć, głównych źródeł dochodu. I znaczna część tych niewolników trafiła właśnie na Islandię. Byli oni traktowani jako własność, podlegali obrotowi, nie korzystali w zasadzie z żadnej ochrony prawnej, przekazywali swój status społeczny z pokolenia na pokolenie i tak dalej. Nie wiemy, ile dokładnie niewolników żyło na Islandii w interesującym nas okresie, ale zarówno z tych źródeł narracyjnych, jak i z archeologicznych bardzo jednoznacznie wynika, że było ich tam sporo i stanowili bardzo, ale to bardzo istotny element ogólnej gospodarki. Przede wszystkim właśnie do końca tego okresu wikińskiego, czyli tak mniej więcej do połowy XI wieku, kiedy właśnie za sprawą jakby zaprzestania wypraw wikińskich ten napływ nowych niewolników na Islandię zostaje zatrzymany. Okay? Czyli nawet z tej takiej bardzo pobieżnej analizy, bo oczywiście moglibyśmy ją sobie bardzo mocno jeszcze pogłębić, chyba dość jednoznacznie wynika, że Islandia była znacznie bardziej stratyfikowaną społecznością niż to przedstawiają libertarianie, że ci wolni gospodarze, na którym koncentrują oni swoją uwagę, to była tak naprawdę wąska elita społeczna, a że te prawa, które miały być właśnie takie powszechne i istotne dla funkcjonowania całej społeczności i tego, że miała ona sprawiedliwy charakter, były tak naprawdę przywilejami bardzo, bardzo małej grupy. I mówię, tych problemów dotyczących libertariańskich analiz średniowiecznej Islandii jest więcej. Mógłbym to drążyć także pod kątem kulturowym, który akurat był wtedy bardzo istotny, ale wydaje mi się, że ciekawsze jest raczej zastanowienie się, co sprawia, że te libertariańskie analizy tak dalece odbiegają od ustaleń historyków i archeologów i ewentualnie co zrobić, żebyśmy tego rodzaju błędów nie popełniali. I tutaj wydaje mi się, że taki pierwszy pomysł, który może się części z Państwa nasunąć na myśl, jest taki, że te rozbieżności pomiędzy tym, co libertarianie, anarchokapitaliści twierdzą na ten temat, a tym, co głoszą przedstawiciele nauk historycznych, są konsekwencją po prostu innego aparatu pojęciowego, innej podbudowy teoretycznej, innych narzędzi analitycznych.
Okay? Większość libertarian, przynajmniej w środowisku akademickim, to są osoby z wykształceniem ekonomicznym, politologicznym, więc to są osoby, które są za pan brat i na co dzień stosują teorię racjonalnego wyboru, teorię publicznego wyboru, teorię gier, być może prakseologię i tak dalej. I to wszystko sprawia, że ich analizy będą miały nieco inny charakter i w związku z tym będą się różniły od na przykład analiz historyków, którzy tym aparatem nie dysponują. Może nawet się pojawić pokusa, że te analizy libertariańskie będą lepsze, bo w końcu te narzędzia rzeczywiście się sprawdzają w wielu innych obszarach badawczych, które na co dzień libertarianie eksplorują. Ale wydaje mi się, że nawet jeżeli taka intuicja nam się pojawia, to po tym, co powiedziałem, tutaj powinno być oczywiste, że to nie w tym miejscu leży problem. To nie jest kwestia odmiennych interpretacji. Tylko kwestia tego, że część libertariańskich autorów, którzy podejmują się pisania na temat średniowiecznej Islandii, po prostu nie ma dostatecznie pogłębionej wiedzy. Im brakuje znajomości faktów. Może nie faktów, tylko ustaleń nauki, bo w odniesieniu do odległych społeczności, które są na różnym stopniu udokumentowania, fakty czasami są nieco problematyczne. I jeżeli zatem nie jest to kwestia tych właśnie odmiennych narzędzi, to czego? No i moja propozycja jest taka, że to jest tak naprawdę efekt błędów poznawczych. Błędów poznawczych, które chciałbym to bardzo mocno podkreślić, są wspólne dla nas wszystkich jako ludzi. To jest po prostu cecha charakteryzująca nasze procesy myślowe, kognitywne, analitykę i tak dalej. Czyli to nie jest tak, że libertarianie są szczególnie predysponowani, żeby te błędy popełniać. Popełniają je absolutnie wszyscy bez względu na to, jakie idee wyznają. Co zresztą też udało mi się, mam nadzieję, wykazać w jednym tekście na temat średniowiecznej Islandii, gdzie poza analizą tego, co libertarianie twierdzą na temat tej społeczności, wskazałem, że równie błędne, być może nawet bardziej błędne, są analizy lewicowych anarchistów, którzy również na ten temat całkiem sporo napisali i którzy, jak pewnie łatwo się domyślić, nadają tej społeczności całkowicie odmienny charakter. Dla nich średniowieczna Islandia jest społecznością kolektywną, dopatrują się w nich istnienia instytucji komunalnych, bardzo mocno podkreślają, że przez bardzo długi czas historii tej wyspy nie funkcjonowała tam prywatna własność ziemska i tak dalej. Czyli jakby czerpiąc, wydawać by się mogło z tych samych źródeł, dwie strony politycznej debaty doszły do całkowicie odmiennych wniosków. A te wnioski nie są przypadkowe. One są właśnie wynikiem tych błędów poznawczych. Ja nie będę może ich jeszcze tam super wnikliwie omawiał, bo myślę, że to nie jest potrzebne. Zresztą to jest teraz dość jakiś tam modny, nazwijmy to w ten sposób, temat szeroko podejmowany i taka wnikliwa analiza nie jest tutaj potrzebna. Ale też chciałbym zaznaczyć, że te przykładowe błędy poznawcze, które tutaj wyliczyłem, właśnie nie wyczerpują absolutnie puli. Jest dużo, dużo więcej, ale te trzy wystarczą do tego, żeby nas zdryfować w bardzo określonym kierunku. Pierwszy z nich to jest efekt potwierdzenia, czyli taka tendencja do szukania informacji w źródłach, z którymi intuicyjnie się zgadzamy. I myślę, że wszyscy mamy tego świadomość, że jak poszukujemy jakiejś nowej informacji, zwłaszcza z zakresu szeroko rozumianych jakichś tam nauk społecznych, humanistycznych, to pierwszym krokiem, jakim będziemy wykonywali, będzie sprawdzenie, czy przynajmniej przypadkiem jakiś libertarianin coś na ten temat nie napisał. Jeżeli czytamy jakieś prace, zwłaszcza ekonomiczne, to w większości będą to prace napisane przez libertariańskich autorów. Jeżeli mamy wątpliwości co do jakiegoś zagadnienia politycznego, które w danym momencie jest mocno debatowane, to pewnie dla większości z nas pierwszym odruchem będzie sprawdzenie, czy przypadkiem jakiś think tank, który obserwujemy, nie wydał na ten temat raportu.
Okay? I nie twierdzę, że na tym poprzestajemy, bo bardzo duża część z nas wykonuje kolejny krok i później sprawdza, co na ten temat piszą inni. Ale tutaj problem polega na tym, że już podchodzimy do lektury tych analiz innych autorów z pewnym nastawieniem. I tutaj wchodzi kolejny problem, kolejny błąd poznawczy w grę, czyli ten efekt zaprzeczenia. To jest taka tendencja do tego, żeby poglądy, które są nam obce, analizować znacznie bardziej krytyczne niż te, które są nam bliskie. I znowuż, myślę, że w tym środowisku nie trzeba specjalnie tego tłumaczyć, bo jestem przekonany, że każdy z was zna domorosłych ekonomistów, zwykle domorosłych Austriaków, którzy drukują sobie edytoriale Krugmana z New York Timesa i zakreślają co drugie zdanie, bo tu się myli, to jest nadinterpretacja, to jest hoho i tak dalej. Ale gdy czytają podobne opracowanie z własnej strony, to już podchodzą do nich znacznie mniej krytycznie. Nawet jeżeli się nie do końca z nimi zgadzają, to nasza taka ogólna intuicja jest tak, może bym napisał to inaczej, ale ogólnie ma rację. Okay? To zdecydowanie nie sprzyja jakiejś takiej pogłębionej analizie i zdobywaniu naprawdę jakiś tam głęboki temat, znaczy głębokiej wiedzy na temat, który dopiero sobie przyswajamy. Kolejny problem, znowuż nie ostatni w sensie tego, że nie wyczerpuje listy, ale ten, na którym to jest efekt skupienia, czyli tendencja do skupiania się na pewnych wybranych elementach analizy, które są dla nas szczególnie istotne. I myślę, że to o czym mówiłem w trakcie pierwszej części tej fazy historycznej tego wystąpienia dość dobrze ilustruje, na czym on polega. Libertarianie bardzo mocno są przywiązani do właśnie wolnej konkurencji, swobody zawierania umów prywatnej własności, więc od razu do tych elementów, które dostrzegli w średniowiecznej Islandii, się mówiąc kolokwialnie, podpięli, następnie zbudowali na ich gruncie taką bardzo złożoną konstrukcję, która w dużej mierze tak naprawdę potwierdzała ich wcześniejsze poglądy i intuicje. I teraz, jak wspomniałem, te błędy poznawcze są powszechne. Także w tym sensie, że nie tylko one dotyczą wszystkich ludzi, ale towarzyszą nam w bardzo różnych okolicznościach. Także w sytuacjach, kiedy prowadzimy badania na jakiś temat. Część z tych autorów, których tutaj przywoływałem, to są osoby, które są bardzo dobrymi akademikami, których publikacje w innych obszarach są szanowane. I trudno mieć jakiś zarzut, że nie wiedzą, jak się prowadzi badania naukowe. Ale te problemy są szczególnie istotne, jeżeli wiedzę zdobywamy samodzielnie, w sposób nieustrukturyzowany. One szczególnie mocno dotykają samouków. I tutaj Brian Kaplan ma takie na ten temat, czy ufnął takie hasło o tym, że istnieje coś takiego jak klątwa samouka. Jako libertarianie jesteśmy ideotami. W tym momencie mam na myśli to, że trochę żyjemy idealnie. Bardzo dużo czytamy, jesteśmy zainteresowani wieloma dyscyplinami, zgłębiamy książki historyczne, ekonomiczne, polityczne, filozoficzne i tak dalej. Rzeczywiście staramy się poszerzać naszą wiedzę, ale olbrzymia większość z nas robi to właśnie w sposób całkowicie nieustrukturyzowany, wynikający z naszych zainteresowań. Podążamy po prostu za czymś, co nas zaintrygowało i zgłębiamy temat pod kątem tego, co wydaje nam się ciekawe. I to jest całkiem w porządku, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że jest to obarczone bardzo dużym problemem. Bo jeżeli pozyskujemy wiedzę w sposób nieustrukturyzowany, to bardzo łatwo jest nam stracić kontekst, w którym pewne zjawiska, wydarzenia i tak dalej miały miejsce. I znowuż myślę, że to dość dobrze widać na tym przykładzie libertariańskich analiz średniowiecznej Islandii. I tutaj
Kaplan ma oczywiście radę, jak sobie z tym radzić, no bo każdy z Państwa, kto czytał jego książki, doskonale wie, że on odwołuje się do bardzo wielu, do ustaleń bardzo wielu dyscyplin, w tym także takich, z którymi sam na co dzień nie ma do czynienia, z których nie ma formalnego przygotowania. On jest ekonomistą, ma też ukończone studia filozoficzne, ale w swoich pracach powołuje się na publikacje genetyków, socjologów i wielu, wielu przedstawicieli innych dyscyplin. I co wówczas robi, gdy właśnie przychodzi mu do odwołania się do czegoś, do jakiejś dyscypliny, w ramach której nie ma odpowiedniego przygotowania? Tutaj chyba na tym cytacie tego nie ma, ale w wywiadzie, z którego on pochodzi, on bardzo wyraźnie wskazuje, że za każdym razem wtedy kontaktuje się z osobami, które są specjalistami. Jeżeli przywołuje kogoś badania, to kontaktuje się z taką osobą, żeby upewnić się, że dobrze je zrozumiał. Czy w tej analizie nie brakuje czegoś, o czym powinien wiedzieć? Czy jest coś, co powinien doczytać? Czy wobec tego autora są zgłaszane w literaturze przedmiotu jakieś polemiki i tak dalej? Bez tego ciężko jest znaleźć ten właściwy kontekst i ustalić, na ile poglądy danej osoby odzwierciedlają poglądy nauki. I na własnym swoim przykładzie mogę powiedzieć, że to rzeczywiście bardzo się sprawdza. Ja też, tak jak wielu libertarian, zafascynowałem się średniowieczną Islandią ze sprawą Davida Friedmana i konkretnie ze sprawą The Machinery of Freedom. I dawno, dawno temu, pisząc pracę magisterską, opierałem się głównie na libertariańskich opracowaniach i efekt był taki, że to, co napisałem, mógłbym zrzucać przykłady tylko i wyłącznie ze swojej pracy, samobiczować się i pokazywać, jak bardzo zdryfowałem. Natomiast wiele, wiele lat później, już dużo po doktoracie, jak zacząłem tym tematem zajmować się tak naprawdę naukowo, spędziłem dość długi czas na Islandii, robiąc postdoka na Uniwersytecie Islandzkim w Reykjaviku. Jedną z takich najlepszych rzeczy, które mi się przydarzyły tak czysto naukowo, było po prostu uczęszczanie na zwykłe wykłady kursowe, na odwiedzaniu specjalistów, na ich konsultacjach, na zaczepianiu ich po prostu gdzieś na korytarzach akademickich. I wówczas właśnie zauważyłem, jak wiele z tego, co wcześniej na ten temat sądziłem, było po prostu wynikiem niewiedzy. No ale już też będę zmierzał do końca. Nie każdy ma taką możliwość, że zafascynuje się jakimś tematem, po czym następnie wyjeżdża na kilkanaście miesięcy do kraju, który go zafascynował i może sobie swobodnie dyskutować z badaczami, którzy są specjalistami w tym zakresie. Co wówczas? W jaki sposób wtedy zdobywać wiedzę? Tutaj powołam się na kolejną osobę, tak z szeroko rozumianego środowiska liberalnego, Robina Hansona, który jest, każdy, kto go zna, wie, że to jest być może chyba największy tak zwany polihistor chyba w środowisku libertariańskim czy liberalnym. To jest osoba, która pisze bardzo dużo na tematy tak odległe jak fizyka kwantowa, sztuczna inteligencja, ekonomiczna analiza prawa, psychologia ewolucyjna i tak dalej. I nie mam tu na myśli, że publikuje jakieś wpisy na blogu. On jest naukowcem, który w zasadzie w każdej z tych dyscyplin, poza może psychologią ewolucyjną, ma naprawdę bardzo mocne, bardzo cenione publikacje. I z tego względu on bardzo często jest pytany o to, w jaki sposób właśnie pozyskuje wiedzę na temat dyscyplin, z którymi wcześniej nie miał takiego akademickiego, do których nie ma akademickiego przygotowania. I tu jest fragment jednej z jego wypowiedzi, ich jest oczywiście dużo więcej na ten sam temat, ale pierwsze, na które on zwraca uwagę, to czytajcie podręczniki. Ja wiem, że to nie brzmi jakoś tam super dobrze, bo każdy z nas z studiów pamięta, że podręczniki to było chyba ich czytanie to zwykle jest najgorsza rzecz, która studentom się przytrafia,
Ale to jest bardzo, ale to bardzo dobra rada. Jeżeli chcecie się dowiedzieć na jakiś tam temat czegoś naprawdę odpowiadającego aktualnemu stanowi wiedzy, to najlepsza rzecz, którą możecie zrobić, to sprawdzenie sobie sylabusów na prestiżowych uczelniach, na których dana dyscyplina, dany przedmiot jest wykładany. Sprawdzenie sobie literatury przedmiotu, która jest polecana osobom, które dopiero łapią kontakt z tym zagadnieniem. Przeczytanie konkretnych tych podręczników, co najmniej dwóch. I dopiero później sięgnięcie po dalsze opracowania o charakterze naukowym. Znowuż, nieprzypadkowe. Jak Hanson wskazuje, w kolejnym krokiem jest tak sprawdzanie czegoś, co się określa mianem przeglądu literatury przedmiotu. Czyli takich zbiorczych opracowań, które wskazują aktualny stan, nie tyle wiedzy, to tego, co jest przedmiotem dyskusji. Czyli one wskażą główne nurty badawcze, główne obszary polemiki i tak dalej. I dopiero jak tą lekcję mamy odrobioną, możemy sobie podążać już na własną rękę i mieć pewność, że nie wykoleimy się i że nie będziemy właśnie w sytuacji, że brakuje nam kontekstu. Już dwie takie super krótkie uwagi na koniec. To jest jedna rzecz, którą nie podkreśliłem na tym slajdzie, ale wydaje mi się, że jest ważna. Hanson wskazuje, że jeśli chcemy mieć wiedzę na jakiś temat, a nie tylko nosić za kimś teczkę, w sensie podążać po prostu za jakimś autorem. I znowuż, to jest bardzo częsty błąd, który popełniamy, wychodząc poza swoją dyscyplinę. I ten błąd idealnie właśnie jest ilustrowany libertariańskimi pracami na temat średniowiecznej Islandii. Bo jeżeli przejrzycie się bibliografią tekstów tych właśnie libertariańskich autorów poświęconych średniowiecznej Islandii, to zobaczycie, że poza powoływaniem się na innych libertariańskich autorów, najczęściej odwołują się oni do jednego konkretnego badacza, do Jesse'ego Bajoka. I żeby nie było wątpliwości, Jesse Bajok jest absolutnie wybitnym znawcą tematu. On jest historykiem, archeologiem, liderem takiej szkoły, która w islandzkiej mediewistyce funkcjonuje jako szkoła antropologiczna, jest też bardzo uznanym popularyzatorem itd. Jego prace absolutnie są warte czytania. One też są bardzo dobrze napisane, z tego też względu cieszą się po prostu dużą popularnością. To, czego się nie wiecie z prac Jesse'ego Bajoka, a co jest super istotne, to, że jego poglądy są tak naprawdę heterodoksyjne. On prezentuje mniejszościowy pogląd w literaturze przedmiotu. Zdecydowana większość autorów, zwłaszcza islandzkich, z nim bardzo mocno polemizuje, często w kwestiach, które mają fundamentalne znaczenie dla oceny całego zagadnienia. Czyli podążając za Jessim Bajokiem, jakby libertarianie siłą rzeczy wchodzą na manowce, chyba że jeszcze zapoznają się z pracami wobec niego polemicznymi. I tak już naprawdę na koniec jedna uwaga do anarchokapitalistów. Też by nie było wątpliwości, pomimo tego, że tutaj występowałem dość krytycznie, ja sam uważam się nadal za anarchokapitalistę. Jest to jakoś tam mi doktryna cały czas bliska, może mam nastawienie do niej bardziej krytyczne niż kiedyś, ale myślę, że jestem w stanie nadal podejmować się jej obrony. Ale być może to, co powiem w tym kontekście, będzie dość trywialne, ale jednak wydaje mi się i tak potrzebne, zwłaszcza jak czytam właśnie jakieś historyczne, w cudzysłowie, opracowania anarchokapitalistów na temat społeczności przedpaństwowych. To uwaga jest następująca. Dla anarchistów, zwłaszcza anarchokapitalistów, brak państwa jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do tego, by uznać, że dana społeczność jest społecznością wolnościową. Zdecydowana większość, być może nawet wszystkie społeczności przedpaństwowe, które znamy, absolutnie nie była wolnościowa w tym sensie, w jakim używają tego terminu libertarianie. Być może nie powinniśmy więc zaciekle ich bronić przy każdej możliwej okazji. Badać je jak najbardziej. Z każdej z nich wiele jesteśmy w stanie się nauczyć. Ale obrona to już jest coś, co zostawiłbym na boku. Dziękuję.